Cześć Wam, witam Was, to jest Gracjan. Właśnie się tutaj schowałem pod drzewem, ponieważ pada deszcz. Nie mam burzy, więc można się schować pod drzewem, ponieważ jak jest burza, no to nie można stać pod drzewem. Ale teraz to tylko deszcz, więc przed kroplami deszczu można się schować. Liście tutaj skutecznie chronią przed deszczem. A wczoraj mnie spotkała taka przykra historia i zaraz Wam o niej opowiem właśnie po tym deszczu. Jestem tutaj teraz w takim miejscu, gdzie mocno wieje wiatr, ponieważ jest tutaj takie wzgórze i tam widać pięknie Kraków. A dzisiaj jest pogoda deszczowa. Przed chwilą padał deszcz, teraz nie pada, a potem chyba będzie znowu padać deszcz, ponieważ tam są znowu takie ciemne chmury. Także krótko tylko powiem, jaka historia mnie wczoraj spotkała, ponieważ wczoraj szedłem sobie ulicą, no i nagle jakiś młody człowiek przechodził obok mnie i nagle tak prosto w twarz po prostu plunął mi. Także całą twarz miałem oplutą i tutaj jeszcze kawałek koszulki, byłem w takiej niebieskiej koszulce, to tą koszulkę miałem oplutą. No i on sobie poszedł, ja się za nim oglądałem. No i co miałem zrobić? Szybko musiałem lecieć do hipermarketu, tam w pobliżu był hipermarket i tam w tym hipermarkecie toaleta. Więc w toalecie sobie twarz przemyłem wodą, tutaj koszulkę sobie też przemyłem wodą. No i jeszcze później pojechałem nad Wisłę, nad Wisłą się wykąpałem, się w Wiśle, no i tą koszulkę sobie też całą właśnie wrzuciłem do wody. Tak więc, że cała była już czysta, ale ten zapach taki silny jeszcze ciągle czułem. Natomiast bardzo nieprzyjemna rzecz, ale później jeszcze padał deszcz, tak że jeszcze mnie deszcz oklapał. Nawet później jeszcze szedłem po prostu po takim błocie i się przewróciłem na tym błocie. Całe ręce miałem tym błotem wysmarowane i spodenki, więc później jeszcze się w wodzie w kałuży, znaczy się przemyłem sobie ręce, umyłem w kałuży i nogi i właśnie te spodenki. No i później wróciłem do domu, w domu się wykąpałem, a potem piękna, wspaniała sprawa i od razu mi się humor poprawił, ponieważ wczoraj właśnie na Euro 2012 Polska zremisowała z Rosją, tak więc, że po prostu wspaniale, 1-1, tak więc, że od razu ten mecz mi poprawił humor. No i dzisiaj jestem już w dobrym humorze, wczoraj właśnie nieprzyjemna sytuacja, a teraz już będę musiał jednak stąd iść, ponieważ tam takie ciemne chmury i będzie padać mocna ulewa będzie, ponieważ tam nawet widać właśnie jaka idzie ta ulewa. Tak więc, że ja idę stąd gdzieś się schować i na razie pozdrawiam wszystkich i na razie cześć, bye bye!